przybliżenie nauki ludziom, którzy zawodowo się nią nie zajmują. Między innymi taki cel ma międzynarodowa konferencja Euroscience Open Forum, która w środę rozpoczęła się w Katowicach. To otwarta dla wszystkich debata. Jej agendę zdominowały problemy dotyczące rozwoju nauki, który widać dziś w nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach. Otworzyliśmy niedawno Centrum Badawcze ECHTIC, Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. To jest naprawdę poziom światowy. Mamy gości, którzy przyjechali na konferencję ESOF i którzy jedyne o co proszą właśnie to, aby w uzupełnieniu można było ich zaprosić i pokazać właśnie jak funkcjonuje to centrum. Natomiast angażujemy się także we wszelkie sprawy związane z transformacją energetyczną. W organizację Euroscience Open Forum zaangażowały się uczelnie wyższe z Katowic i Metropolii. Założeniem było zaangażowanie przede wszystkim młodych naukowców i studentów, którzy udowadniają, że nauka może wychodzić na zewnątrz. Przy okazji debaty testują też nowe rozwiązania, jak emisja światła podczerwonego, którego nie widać, ale które przenika przez różne tkanki, dzięki czemu można badać aktywność mózgu. Podstawową rzecz, jaką się dowiadujemy, to jaka jest różnica pomiędzy, że tak powiem, aktywnością w różnych, że tak powiem, zadaniach. Najlepiej to jest dla przykładu pokazać. Załóżmy, mamy osobę, która gra w szachy. Jest na przykład osoba, która jest całkowitym laikiem, dopiero zaczyna swoje na przykład przygody z szachami. Jest osoba, która załóżmy jest już arcymistrzem szachowym i chcemy na przykład w ten sposób sprawdzić, czy ta osoba, która jest początkująca, na przykład potrzebuje większego zapotrzebowania na składniki odżywcze ze względu na to, że dopiero się wdraża. Kilkudniowa międzynarodowa konferencja to niejako podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych przez Katowice z okazji Europejskiego Miasta Nauki 2024. Przy okazji tego wydarzenia w Parku Powstańców Śląskich uruchomiono plenerowe miasteczko, gdzie popołudniami można skorzystać ze strefy relaksu, obejrzeć film czy wziąć udział w warsztatach. Konferencja dzisiejsza jest tym elementem najważniejszym w całych obchodach Miasta Nauki, ale pamiętajmy, że cały rok Miasta Nauki jest przygotowany w 50 różnych tematach, w 50 różnych tygodniach i czeka nas jeszcze zakończenie roku nauki, Europejskiego Miasta Nauki pod koniec roku kalendarzowego, gdzie w ramach Festiwalu Nauki będziemy jeszcze podsumowywali to wszystko, co się wydarzyło. Wstęp na wszystkie wydarzenia związane z kilkudniową konferencją jest bezpłatny i otwarty dla każdego. Na konferencję trzeba się jednak zarejestrować.